Wiem, że też w programie miała wystąpić Caroline Derpiński, która jak dowiedziała się, jaka jest obsada, czyli uczestniczki, to stwierdziła, że nie wystąpi, ponieważ uczestniczkom brakuje kultury i godności. Po prostu nie jej poziom. Co byś odpowiedziała? To znaczy, ja myślę, że jakieś takie oceny to jest najczęściej niewiedza, tak? Niewiedza, niepoznania danych osób, więc jakby ta pani w ogóle nie wzbudza we mnie żadnych emocji. Ona jest nawet całkiem zabawna. To, co tutaj robi w tym show biznesie, ja czasami jak ją obserwuję, to widzę, że ona ma niezły z tego fan, więc to wszystko jest takie podyktowane jej jakimś tam, nie wiem, marketingiem czy PR-em, więc niech ona sobie żyje. Ja wychodzę z założenia, że żyj i pozwól innym żyć, więc ja jej życzę dużo zdrowia i moim takim powiedzeniem to jest zawsze, no wysyłam ci dużo miłości i zrozumienia i będzie pięknie. To zapytam się ciebie jako specjalistkę do marketingu. Myślisz, że ona jest takim wytworzonym tworem, niż faktycznie wiedzie takie prawdziwe życie? Ja tak nie chcę jej oceniać, bo też nie wiem, ale teraz w show biznesie naprawdę można wszystko stworzyć i jakąś tam nieprawdę opowiadać. Może ona sobie tak założyła, że teraz będzie sobie jaja robiła z tego wszystkiego, co tutaj jest. W sumie dlaczego nie? Kto to sprawdzi, co ona tam ma w Miami? To też nie chodzi o to, co my posiadamy, tylko jak my się z tym mamy, czy mamy do tego dystans. No ja mam do tego dystans, no to jest takie całkiem śmieszne i ona w ogóle nie robi na mnie wrażenia, więc też życzę jej jak najlepiej, niech osiągnie to, czego chce. Wiesz co, skoro tak powiedziała, to pewnie tak pomyślała, w tym sensie, no good for her, to są jej myśli, zostawmy ją z tymi myślami. Nie ma co tam jej dziewczynie układać w głowie, tak? Ale macie kulturę i godność? Kulturę i godność ja na pewno mam, a inne uczestniczki muszą się same wypowiedzieć w tym obszarze. Przepraszam, nie wiem, ja nie wiem, kim jest ta pani. Taka dziewczyna blondynka. Dziewczyna blondynka. Ale pozdrawiamy na pewno. Która dużo szumu ostatnio wywołała swoimi wypowiedziami na temat właśnie swojego majątnego życia. Więc od razu pojawiły się tutaj spekulacje, że pojawi się w tym waszym programie. I Caroline skomentowała, że dostała owszem taką propozycję, ale ją odrzuciła, ponieważ jak dowiedziała się, jaka jest obsada, to stwierdziła, że te panie, czyli wy uczestniczki, nie macie za krzty godności i kultury i nie reprezentujecie jej poziomu. Co wy na to? My akurat mamy dużo kultury. My mamy. Karolinka, my mamy. Nie będę mówiła za resztę, ale za mnie i Basię opowiadam, że Basia mamy. Potwierdź. Znaczy ja nie wiem, o co chodzi, ale bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiamy i głęboko wierzymy, że jakbyśmy się poznały osobiście, to na pewno byśmy się zaprzyjaźniły. Tak, bo naprawdę w programie uczestniczki na pierwszy oka w ogóle do siebie, może nie to, że nie pasują, ale są wszystkie tak zupełnie inne, że na pierwszy rzut oka nikt by nie pomyślał, że no w ogóle... No i na drugi też jesteśmy trochę inne. I na drugi też, i na trzeci. Więc wiele tutaj dziewczyn się zakumplowało, zaprzyjaźniło, co by było nie do pomyślenia na pierwszy rzut oka. Więc myślę, że Caroline jak do nas dołączy kiedyś, to będzie fajne. Jesteśmy otwarte, zapraszamy. Czyli zapraszamy na drugą edycję, Caroline. Oczywiście. I może pojedziemy do Miami. Please, please, please. Ale wiesz, że się mówi Miami. Czemu ty mówisz Miami? Bo Caroline mówi Miami. A to się, Miami. Co ja mogę powiedzieć, jeśli ona tak stwierdziła, to bym powiedziała, że jest w ogromnym błędzie, ale to ona musi po prostu ten program obejrzeć i po prostu wyciągnąć wnioski. Moja osoba może być taką osobą jako dodatkiem, ale wszystkie uczestniczki pozostałe sądzę, że do tych ról są stworzone i powiem szczerze, że niech żałuje, że z nami nie jest. Może się pojawi w drugim sezonie? Może. Chciałabyś? Ja nie wiem, czy ja będę w drugim sezonie, czy będzie moja taka odwaga dosyć duża, ale jeśli, no czemu nie? Ale żałujesz udziału, że tak mówisz? Nie, nie, ja nie żałuję w żadnym wypadku. Bardziej chodzi mi o moją pracę. Dosyć dużo nagrań, dużo czasu i przez to po prostu mogę mniej się skupić na pracy. Ale może się uda.